Cześć, w dzisiejszym odcinku to jest Sony Xperia X Compact. Na początek kilka podstawowych informacji. Xperia X Compact należy do serii kompaktowych, niewielkich smartfonów od Sony, które mają mocne podzespoły, a nie są bardzo duże. Taka jest cecha szczególna tych telefonów. Druga sprawa jest taka, że Xperia X Compact jest mniejszą wersją modelu X, a nie XZ, mimo że urządzenia były prezentowane dokładnie w tym samym momencie. I trzecia sprawa, X Compact jest następcą modelu Z5 Compact. I to widać, kiedy patrzy się na urządzenie z zewnątrz, ponieważ mają sporo wspólnych cech, jeżeli chodzi o design. Natomiast zauważam, że dziwne rzeczy dzieją się ze stylistyką całej serii. Mimo zachowania ekranów w tym samym rozmiarze, każda kolejna generacja telefonów do niej należących jest większa. Ciut, ale jednak. Boli to szczególnie w przypadku grubości. X Compact po prostu odstaje w tym względzie od innych urządzeń, które są w klasie premium. Materiały zastosowane do produkcji telefonu również wyglądają słabiej niż w poprzednikach. Szklane plecki ustąpiły miejsca błyszczącemu plastikowi. Jego wykończenie jest ponoć inspirowane ceramiką, ale to nie zmienia faktu, że jest to po prostu błyszczący plastik, więc mikrorysy zbiera dość łatwo. Nie podobają mi się również duże szczeliny pomiędzy elementami, one zresztą gdzieniegdzie są nierówne. Nie podoba mi się także klawisz głośności, jak we wszystkich ostatnio smartfonach Sony jest za nisko. Nie sięga się do niego wygodnie. X Compact jako pierwsze urządzenie w serii nie jest również wodoodporny, więc trzymajcie go z dala od jakiejkolwiek wilgoci. Na plus jednak to, że w wersji białej świetnie maskowane są ślady po palcach, dostępna jest też ciekawie wyglądająca wersja w kolorze pastelowego błękitu. Dzięki zaobleniu krawędzi szkła na froncie i plastikowych plecków urządzenie z kolei świetnie wpasowuje się w dłoń. Przeprojektowano dolną i górną krawędź, one są teraz zupełnie płaskie, więc urządzenie można sobie postawić, jakby ktoś chciał. Warto także zauważyć, że w sytuacji, w której niemal wszystkie topowe smartfony są coraz większe, X Compact wydaje się telefonem naprawdę niewielkim, przez to wyjątkowym w swojej klasie. Bez rozkładania urządzenia na czynniki pierwsze można też zaryzykować stwierdzenie, że Compact po prostu może się podobać. To na pewno nie jest urządzenie brzydkie. Bateria oczywiście jest niewymienna, a telefon pracuje na kartach nano SIM, ma także slot na karty pamięci. Ekran urządzenia trzecią generację z rzędu się nie zmienił. To jest matryca w rozmiarze 4,6 cala i rozdzielczości 720p. Gęstość pikseli w związku z tym jest na poziomie 319 punktów na cal i ten parametr niebezpiecznie zaczyna zbliżać się do tego, co jest dostępne nawet w najtańszych smartfonach. Natomiast z drugiej strony nie zauważyłem żadnych ubytków, jeżeli chodzi o ostrość. Uważam, że to, co jest wyświetlane na ekranie, wygląda po prostu w porządku. Jeśli chodzi o typ matrycy, to jest to wyświetlacz Triluminus wsparty silnikiem Brave i ma rewelacyjne parametry. Jasność jest wysoka, kontrast jest świetny, dzięki czemu czytelność w jasnym słońcu jest na plus. Kąty widzenia są bardzo dobre, a kolory nasycone i żywe. Można także sterować ich jaskrawością i wybrać sobie profil, jaki Wam najbardziej będzie odpowiadał. Da się również zmieniać balans bieli. Wyświetlacz jest po prostu świetny. Procesor urządzenia to 6-rdzeniowa jednostka Snapdragon 650, w której 2 rdzenie są taktowane zegarem 1,8 GHz, 4 rdzenie taktowane zegarem 1,4 GHz, jest układ graficzny Adreno 510 i są 3 GB pamięci RAM. Jeśli dobrze rozejrzycie się po rynku, to okaże się, że nawet dużo tańsze urządzenia mogą być wyposażone w taki sam zestaw. Identyczne parametry ma również Xperia X, ta duża. Jeśli chodzi o wydajność w testach benchmarkowych, to widać wyraźnie, że X Compact nie jest w stanie powalczyć z urządzeniami topowymi, nie jest w stanie również powalczyć z urządzeniami, które kosztują podobne pieniądze. Ale prawda jest taka, że ten zestaw na co dzień sprawdza się znakomicie. Smartfon jest szybki i płynny, otwiera aplikacje bez zbędnej zwłoki, działa dokładnie tak jak powinien. Natomiast zauważam również, że raz na jakiś czas, jeżeli jest mocno dociśnięty, potrafi się mocno nagrzać. Z 32 GB pamięci wewnętrznej na pliki użytkownika zostaje około 25. Compact pracuje na Androidzie w wersji 6.0. Zapowiedziano już aktualizację do wersji 7.0. Ona powinna pojawić się w najbliższej przyszłości. Jeśli chodzi o nakładkę systemową, to ona jest dokładnie taka sama jak w większości ostatnio sprzedawanych smartfonów od Sony. Jest charakterystyczny ekran blokady z ładnym, przezroczystym zegarem, którego wzór można sobie zmienić. Działa wybudzenie dwuklikiem. W ten sam sposób telefon można sobie zresztą również wygasić. Można także skorzystać z czytnika linii papilarnych, który jest umieszczony na prawym boku w klawiszu blokowania telefonu. Działa super szybko i celnie, ale nie jest aktywny, więc trzeba go wcisnąć, żeby telefon się wybudził. Samo przyłożenie palca nie zadziała. Po lewej stronie ekranu głównego jest z kolei panel Google Now, który wyświetla różne praktyczne dla użytkownika informacje. Pasek powiadomień ma edytowalne włączniki. Menadżer wielozadaniowości pozwala z kolei zamykać wszystkie aplikacje pracujące w tle naraz. W menu głównym na górze widoczna jest wyszukiwarka programów. Tutaj też znajdziecie sporo ciekawych ustawień całego interfejsu, np. rozmiar ikon czy możliwość obracania do orientacji horyzontalnej. Panel po lewej stronie wyświetla z kolei polecane przez Sony nowe apki. Jest obsługa motywów, można sobie pobierać dodatkowe, jest ich naprawdę mnóstwo. Bardzo podoba mi się także zestaw podstawowych tapet wygranych do urządzenia. Są kolorowe i cieszą oczki. Jest również narzędzie do tworzenia kopii zapasowych, również automatycznie. Reasumując, interfejs jest niemal identyczny jak w większej Xperii X. To oznacza także, że na pokładzie są genialne aplikacje do obsługi multimediów. Odtwarzacz muzyki umie absolutnie wszystko. Pobiera okładki, pozwala wyszukiwać pliki w folderach, ma skrót do tekstu i teledysków do piosenek, ma także kilka opcji poprawiania jakości dźwięku, w tym klasyczny korektor i funkcję DSEEHX.
Jakość odtwarzanego dźwięku także jest na ogromny plus. Telefon gra rewelacyjnie. Bardzo pozytywnie oceniam też program Album, czyli rozbudowaną, ale wygodną galerię oraz odtwarzacz filmów, który nazywa się Video, ma także wbudowany program TV. X-Compact potrafi również zmontować zrobione zdjęcia i nakręcone filmy w jeden dłuższy klip, dodając do tego jakiś efekt, animację, podkładając muzykę. W programie Movie Creator, jakie są efekty, możecie sobie zobaczyć klikając okno, które znajduje się obok mnie. Pozytywne jest także to, że na froncie są stereofoniczne głośniki, wyglądające jak w Z3 Compact. Grają poprawnie, nic więcej. Na plus natomiast to, że ze względu na położenie ciężko je zasłonić. Aparat to 23-megapikselowa matryca Exmora RES, wsparta laserowym autofokusem z funkcją przewidywania ruchu. Jest pojedyncza, ale skuteczna dioda oświetlająca scenerię. Jest także czujnik widma kolorów, który nazywa się RGBC i R. On ma pomagać w lepszym odwzorowaniu barw. Jest także fizyczny klawisz spustu aparatu na prawym boku telefonu, którym da się także wybudzić urządzenie, co jest pozytywne. Interfejs jest podzielony na 4 główne tryby. Domyślny to lepsza automatyka, w którym można jedynie sterować ustawieniami lampy i rozdzielczością. Drugi to tryb ręcznie, który mocno poprawiono. Można w nim w końcu manualnie ustawić np. punkt ostrości i czas naświetlania, choć tylko do 1 sekundy. W ustawieniach można także włączyć HDR oraz zmienić scenę, ale to ostatnie akurat nie działa, kiedy robi się zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Trzeci tryb to wideo, czwarty to dodatkowe opcje aparatu, np. ciągle fatalnej jakości panorama. Tu z kolei dodatkowe opcje można sobie pobierać. Jeśli chodzi o jakość, jest bardzo dobrze, ale nie bez ale. Ilość rejestrowanych detali jest świetna, wysoka rozdzielczość pozwala bardzo łatwo rekadrować zdjęcia i je przycinać. HDR działa skutecznie, dobrze wydobywając szczegóły z cieni, a kolory wyglądają na żywe i nasycone. Niestety, mimo zastosowania dodatkowego czujnika, ustawienie balansu bieli w cięższych warunkach oświetleniowych nie zawsze jest trafne, a zdjęcia robione z ręki w ciemnościach mają niebieską poświatę w miejscu, gdzie powinna być czerń. Zupełnie dobrze wychodzą natomiast te zdjęcia z jednosekundowym czasem naświetlania. Aparat jest zatem bardzo dobry, ale ciągle wyraźnie słabszy niż w konkurencyjnych LG G5, Samsungu Galaxy S6 czy nawet Honorze 8 i Huawei P9. Mam też wrażenie, że ostatnie zmiany nie sprawiły wcale, że jest lepiej niż w Xperia X. Duży model chyba nigdy nie miał problemu z ustawieniem balansu bieli. Na duży plus natomiast aparat na froncie, on ma 5 megapikseli, robi znakomite zdjęcia, szczegółowe, z ładnie wyglądającymi kolorami. Również tutaj można włączyć sobie dobrze działający HDR. W kwestii nagrywania wideo, smartfon stać na nagrywanie maksymalnie w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Filmy są płynne i pełne detali, choć nie ma optycznej stabilizacji obrazu. Sony zastąpiło ją 5-osiową cyfrową, działającą zresztą zupełnie dobrze. Telefon obsługuje LTE kategorii 6. Jeśli chodzi o jakość połączeń, w trakcie trwania testów było zupełnie w porządku w tym względzie. Ani na plus, ani na minus, po prostu ok. Jeśli z kolei chodzi o gniazdo ładowania, to pamiętajcie, że urządzenie jest wyposażone w USB typu C, w związku z tym poprzednie kable nie będą do niego pasować. Pamiętajcie również, że telefon obsługuje szybkie ładowanie, ale niestety szybkiej ładowarki w zestawie nie dostaniecie, musicie sobie dokupić ją sami. Sama bateria ma z kolei 2700 mAh, jest wykonana w technologii QNovo, która ma znacznie spowalniać zużywanie się ogniwa. Jest także funkcja ochrona baterii, która uczy się nawyków właściciela i ładuje telefon w taki sposób, aby ostatnie 10% było doładowywane przed odpięciem od gniazdka, np. nad ranem. Jeśli smartfon zostawiliście sobie podpięty na całą noc. Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to tu akurat nowy kompakt błyszczy. 3 dni w cyklu mieszanym nie są wysiłkiem dla tego telefonu. Przy mocnym użytkowaniu 1,5 dnia powinno być do osiągnięcia i to jest duży plus tego modelu. Podsumowując, bilans oceny Sony Xperia X Compact jest mieszany. To jest urządzenie, które ma pozytywne cechy, jak na przykład bardzo dobry wyświetlacz, szybki procesor, bardzo fajne multimedia czy świetny aparat. Nie tak dobry jak Sony obiecuje, ale jednak bardzo dobry. Natomiast na pokładzie niestety są również rzeczy, które mocno ciągną to urządzenie w dół. Przede wszystkim plastikowa, łatwo rysująca się obudowa, dość gruba, na dodatek niewodoodporna. Nie podoba mi się również cena tego sprzętu. 2200 zł na start to jest po prostu za dużo. I przez to Sony Xperia X Compact jest plasowana wśród konkurentów, z którymi nie jest w stanie wygrać tylko mniejszym rozmiarem. Szkoda, ja uważam, że Xperia X Compact to bardzo fajne urządzenie dla osób, które potrzebują telefonu małego, ale ciągle bardzo mocnego i to jest w chwili obecnej rzeczywiście unikatowe połączenie w tym modelu. Natomiast mogę zakup tego telefonu za te pieniądze polecić tylko i wyłącznie osobom, które są absolutnie zorientowane na takie połączenie. Wszystkim innym polecam poczekać, aż telefon stanieje. Jak Wy oceniacie Sony Xperia X Compact? Czy warto wydać 2200 zł za telefon, który jest z plastiku, nie najlepiej spasowany, nie wodoodporny, ale ma dużo innych pozytywnych cech? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeśli macie jakieś inne smartfonowe pytania, zapraszam Was do sekcji komentarzy również. Natomiast jeśli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to teraz, po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć!